Pana Boga za nasze grzechy przepraszajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobładam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Jedyną
ale okazuje się, że święta Bożego Narodzenia to nie są tylko święta gotowania i pieczenia. To coś więcej. Niektórzy traktują święta Bożego Narodzenia jako święta wyjeżdżania. Wyjeżdżają do swojej rodziny, najbliższych. Ci, co częstokroć pracują za granicą i tu mają swoją drugą połowę w Polsce, wracają na czas świąt, by być razem. I fajnie, że są razem, że mogą się spotkać. I dobrze, że rodziny się odwiedzają. Ale okazuje się, że przecież święta Bożego Narodzenia to nie są tylko święta wyjeżdżania. Święta Bożego Narodzenia wiążą się zawsze z osobą. Z jaką osobą? Czyli z kim? Z Panem Jezusem. Bo zobaczmy wszyscy, nie byłoby żadnego sensu świętowania, dekorowania, kupowania, pieczenia, odwiedzania, robienia miłego klimatu, śpiewania pięknych kolęd, gdyby nie było Pana Jezusa. Stąd to wszystko robi się dlatego, żeby poczuć, że Pan Jezus jest z nami. Nie tylko po to, by przypomnieć sobie, że dawno, dawno, dawno temu Pan Jezus urodził się w zajęce betlejemskiej, ale po to, aby przeżyć z Nim spotkanie. Pan Jezus przychodzi do nas i będziemy przeżywać święta. Pan Jezus przychodzi do nas, aby być z nami i nas przemieniać na lepszych. Stąd właśnie przeżywamy także i w czasie Wigilii dzielenie się opłatkiem. To dzielenie się opłatkiem jest nie tylko w naszych domach rodzinnych, ale wszędzie tam, gdzie ludzie chcą się podzielić opłatkiem. Na przykład ksiądz biskup zaprasza księży na spotkanie, by się podzielić z nimi opłatkiem i złożyć życzenia. Na przykład Caritas czy Opieka Społeczna organizują różne spotkania, szczególnie dla ludzi biednych, samotnych, aby także z nimi podzielić się opłatkiem. Także pracodawcy organizują w swoich zakładach spotkanie wigilijne, aby i tam sobie wypowiedzieć życzenia i podzielić się opłatkiem. Co to znaczy podzielić się opłatkiem? To nie znaczy powiedzieć wszystko najlepszego i masz kawałek mojego opłatka. Ale to oznacza, że życzę Tobie czegoś ważnego, a nawet najważniejszego. Obecności Pana Jezusa, który wchodzi w nasze życie i je przemienia. Jeżeli nie wiemy, jak życzenia wypowiadać, to wypowiadajmy z serca. A jeżeli nie wiemy, komu wypowiadać, bo czasami na kogoś się obniewaliśmy, obraziliśmy i może już długo z nim albo z nią nie rozmawiamy, bo jesteśmy obrażeni na siebie śmiertelnie, to właśnie do takiej osoby trzeba podejść przede wszystkim opłatkiem, bo to jest czas życzeń i pojednania. I o to chodzi, dzielić się opłatkiem. Żeby to, co było między ludźmi nieuporządkowane, mocą samego Pana Jezusa było uporządkowane. Bardzo się cieszę z tego spotkania, które było w tym tygodniu na Ewangelii. Były rodzice, dzieci komunijnych. Były dzieci, które w tym roku przygotowują się do pierwszej komunii świętej. Czasami ich drobniejsze rodzeństwo. I fajnie było. I wszyscy kolędy śpiewali do ostatniej zwrotki. I drobne prezenty dostali. I życzenia sobie składali, dzieląc się pięknie opłatkiem. Także i my w naszej parafii chcemy zorganizować
przygotować takie spotkanie, na które zapraszamy następne grupy naszych kochanych parafian, szczególnie zaangażowanych, ale nie tylko. A więc i Grzyby Bożaniec, i Caritas, i także Wspólnoty Krwi Chrystusa, i także ministrantów z kochanymi rodzicami, i także organistów, i uczących się grać w organach z kochanymi rodzicami, no i innych chętnych, którzy nie są w żadnej grupie, która się do czegoś szykuje, albo aktywnie parafii działa, albo po prostu chcą wypowiedzieć sobie życzenia, podzielić się pokładkiem, po prostu pobyć razem, pokolędować, nie dlatego, aby pośpiewać sobie kolędy, ale po to, aby poczuć i przeżyć tę bliskość Pana Jezusa, który niedługo święta swojego narodzenia po nas przyjdzie. Zwyczaje kolędowe. Znamy je doskonale. Wiemy, jak wygląda Wigilia. Wiemy, czym jest pasterka. Wiemy, czym jest pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, czy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. To wszystko znamy doskonale i wszystko o tym wiemy. Ale żadne zwyczaje nie miały żadnego sensu i żadne spotkania między ludźmi nie miałyby żadnego sensu, gdyby nie było w tym spotkaniu i w tym zwyczaju i w tej tradycji takiej czy innej świątecznej kogoś najważniejszego. Kogo? Pana Jezusa. Przeżywajmy więc z innymi ludźmi święta w obecności Pana Jezusa. Nie ograniczajmy się do tego, że zachowuje się tylko zwyczaje bez Pana Jezusa, bez Jego Ewangelii, bez Jego miłości, bez Jego obecności, bo to nie ma żadnego sensu. Pamiętajmy, dlatego świętujemy, bo Jezus jest z nami i do tego się przygotowujemy i o tym nam także mówi na miejscu adwentowym już czwarta zapalona świeca. Amen. Wierzę w jednego Boga. Módlmy się o umiejętność dialogu i przebaczenia dla małżeń przeżywających
aby odnalazły swoim powołaniu drogę do wzajemnego uświęcenia i szczęścia. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy się na siebie gniewają, są obrażeni, długo ze sobą nie rozmawiali, aby Jezus, który niedługo przyjdzie w świętach Bożego Narodzenia, pomógł przełamać im bariery. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę Ewa na zmarłych z rodziny Trojanowskich, dla Eugenii, Małgorzaty, Józefa, Andrzeja, z rodziny Głębiewskich, Ireny, Wacława, Dziarku z Ostrą, z rodziny Misztu, Julii, Danuty, Heleny, Stanisława, Czesława, Zbigniewa, Jana i Pykału Karola, aby mogli już dzisiaj Pana Boga oglądać twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, abyśmy, dzieląc się w czasie świąt z innymi ludźmi opłatkiem i składając sobie życzenia, nikogo nie pomijali, a szczególnie tych, którzy są od nas z dala, którzy są z nami w niewłaściwych relacjach, by to doświadczenie dzielenia się opłatkiem pomogło nam wszystkim w realizacji ewangelicznej miłości. Ciebie prosimy. Panie, słuchaj nas, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Thank you.
tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, który dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ponownie powierzę, że wziął wielki i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z Jego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To uczyńcie na moją pamiątkę. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój
Wam daje. Prosimy Cię, nie zwłaszczaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokoje i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Organizują w swoich zakładach spotkanie inne,
aby i tam sobie wypowiedzieć życzenia i podzielić się opłatkiem. Co to znaczy podzielić się opłatkiem? To nie znaczy powiedzieć, co najlepszego i masz kawałek mojego opłatka. Ale to oznacza, że życzę Tobie czegoś ważnego, a nawet najważniejszego. Obecności Pana Jezusa, który wchodzi w nasze życie i je przemienia. I jeżeli nie wiemy, jak życzenia wypowiadać, to wypowiadajmy z serca. A jeżeli nie wiemy, komu wypowiadać, bo czasami na kogoś się pogniewaliśmy, obraziliśmy i może już długo z nim albo z nią nie rozmawiamy, bo jesteśmy obrażeni na siebie śmiertelnie, to właśnie do takiej osoby trzeba podejść przede wszystkim opłatkiem, bo to jest czas życzeń i pojednania. I o to chodzi w dzieleniu się opłatkiem, żeby to, co było między ludźmi nieuporządkowane, mocą samego Pana Jezusa było uporządkowane. Bardzo się cieszę z tego spotkania, które było w tym tygodniu na plebanii. Byli rodzice, dzieci komunijnych. Były dzieci, które w tym roku przygotowują się do pierwszej komunii świętej. Czasami ich trudniejsze rodzeństwo. I fajnie było. I wszyscy kolędy śpiewali do ostatniej zwrotki. I drobne prezenty dostali. I życzenia sobie składali, dzieląc się piękną opłatkiem. Także i my w naszej parafii chcemy zorganizować takie spotkanie, na które zapraszamy następne grupy naszych kochanych parafian, szczególnie zaangażowanych, ale nie tylko. A więc i Żywy Bożaniec, i Caritas, i także Wspólnoty Krwi Chrystusa, i także ministrantów z kochanymi rodzicami, i także organistów, i uczących się grać na organach z kochanymi rodzicami, no i innych chętnych, którzy nie są w żadnej grupie, która się do czegoś szykuje, albo aktywnie parafiała, albo po prostu chcą wypowiedzieć sobie życzenia, podzielić się opłatkiem, po prostu pomyśleć razem, pokolędować. Nie na to, aby pośpiewać sobie kolędy, ale po to, aby poczuć i przeżyć tę bliskość Pana Jezusa, który niedługo w świętach swojego narodzenia po nas przyjdzie. Zwyczaje kolędowe. Znamy je doskonale. Wiemy, jak wygląda Wigilia. Wiemy, czym jest pasterka. Wiemy, czym jest pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, czy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. To wszystko znamy doskonale i wszystko o tym wiemy. Ale żadne zwyczaje nie miałyby żadnego sensu i żadne spotkania między ludźmi nie miałyby żadnego sensu, gdyby nie było w tym spotkaniu i w tym zwyczaju i w tej tradycji takiej czy innej świątecznej kogoś najważniejszego. Kogo? Pana Jezusa. Przeżywajmy więc z innymi ludźmi święta w obecności Pana Jezusa. Nie ograniczajmy się do tego, że zachowuje się tylko zwyczaje, bez Pana Jezusa, bez Jego Ewangelii, bez Jego miłości, bez Jego obecności, bo to nie ma żadnego sensu. Pamiętajmy, dlatego świętujemy, bo Jezus jest z nami i do tego się przyjmujemy i o tym nam także mówi na wieńcu adwentowym już czwarta zapalona świeca. Amen. Wierzę w jednego Boga.
zapytało nasze prośby. Módlmy się o mocowi, by trwałość na papieża, by swoim życiem i nauczaniem wskazywał całego światu na obecnego pośród nas Pana Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za obojność dla ludzi bogatych, aby chętnie dzielili się z potrzebującymi, posiadanymi dobrami materialnymi. Ciebie prosimy. Módlmy się o umiejętność dialogu i przebaczenia dla małżeństw przeżywających kryzysy, aby odnalazły w swoim powołaniu drogę do wzajemnego uświęcenia i szczęścia. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy się na siebie gniewają, są poproszeni, długo ze sobą nie rozmawiali, aby Jezus, który niedługo przyjdzie w święta Bożego Narodzenia, pomógł przełamać im bariery. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę nieba na zmarłych z rodziny Trojanowskich, na Eugenii, Małgorzaty, Józefa, Andrzeja, z rodziny Głębiejskich, Ireny, Macława, Dziarzu, Zostro, z rodziny Miszku, Julii, Danuty, Heleny, Stanisława, Czesława, Zbigniewa, Jana i Pykału Karola, aby mogli już dzisiaj Pana Boga oglądać twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, abyśmy, dzieląc się w czasie świąt z innymi ludźmi opłatkiem i składając sobie życzenia, nikogo nie pomijali, a szczególnie tych, którzy są od nas z dala, którzy są z nami w niewłaściwych relacjach, by to doświadczenie dzielenia się opłatkiem pomogło nam wszystkim w realizacji ewangelicznej miłości. Ciebie prosimy. Panie, słuchaj nas, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. On posłał nam znaleźć się
Thank you.
Testamentu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zwłaszczaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą zapewnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak. Thank you.
intencja od dużego uchwalenia mojej intencji z racji 32 rocznicy świętej kapłańskiej, ucam Państwa tę zamówioną intencję. We wtorek o 6 rano za środę pamięci Adwiat Wawrzewiak i zmarły z rodziny Woźnia. O 18 za środę pamięci Jana Polkańskiego miesiąc po Powczeniu. Środę o 6 rano za środę pamięci Aleksandra Wawrzewiaka. O 18 dwie intencje za rodzinę Bolesława Stronda, za Józefem Józefa Stanisława Helenę Miksza. I druga intencja za świętej pamięci Romana Wielińskiego, za Bolesława Wielińskiego i za Tadeusza Wielińskiego. W czwartek rano intencja wolna o 18 za świętej pamięci Suszek Deo Wefem i Józefa. Piątek, dwie intencje o 6 rano. Pierwsza za świętej pamięci Sylwii Wrosia, druga za świętej pamięci Romana, Franciszka Józefa, Wacława Łozowski, za dziadków Łozowskich i Rudowicz. W sobotę, w Wigilii Bożego Narodzenia, o 6 rano, dwie intencje. Pierwsza za świętej pamięci Jadwigę Czerkawską, druga intencja za zmarły z rodziny Bąków i Gałęgów i Juliana Kajersa. W niedzielę Narodzenia Pana Jezusa, msza o 11, za zmarłych Annę Jana Kruczyckich, za Tomasza Barbarę Kazimierza, za Zofię Mazowskich, za Jasza Barbarę Błacha, za Bronisława Ptasznika. W tym tygodniu Adwentu mamy jeszcze rolady. Pamiętamy rolady od poniedziałku do soboty o godzinie 6 rano, a dla dzieci w oczekuje pomocy w o godzinie na rady zabieramy i a na nich oczywiście. Czyli już na temat rola powiedzieliśmy sobie wszystko. Bóg zapłaci wszystkim, którzy tak pięknie w roladach uczestniczą. Skorzystajmy z sakramentu pokuty we wtorek, środę i czwartek od godziny 17:30. We wtorek będzie inny ksiądz. W środę tylko spowiedź do mszy świętej z tego względu, że jak słyszeliśmy są dwie intencje, więc 20 będą przy ołtarzu. Zapraszamy w środę bardzo serdecznie na spotkanie opłatkowe wszystkie wspólnoty działające w naszej parafii. Początek czy około godziny 19. To jest to, o czym mówiłem w czasie kazania, więc bardzo serdecznie zapraszam. Nie będę tutaj wymieniał w tej chwili w ogłoszeniach wszystkich grup, które są zaproszone. Po prostu każda grupa wie, że jest zaproszona i każdy, kto jest chętny, także jest zaproszony. Młodzież, która chciałaby włączyć się w dekorowanie Kościoła Święta, zapraszamy na piątek na godzinę 10. W sobotę mamy Wigilię Bożego Narodzenia. Wigilia należy jeszcze do dnia Adwentu, dopiero od wieczoru jest tak naprawdę Wigilia. I to jest czas szczególny, to dzień, który zaczyna się właśnie po zachodzie słońca, po zmroku, kiedy składamy życzenia, o czym już mówiliśmy. Wiemy, jak wyglądają Wigilie w naszych domach rodzinnych, wiemy, jak powinny wyglądać w innych publicznych środowiskach, w tym także i w parafii. Takie spotkania organizujemy. Potem tego dnia, czyli Wigilię, zapraszamy na pastelkę na godzinę 24. Późno dzieci? To dobrze, że późno, bo właśnie to jest pastelka, czyli taki czas, kiedy raz w roku prowadzimy się tak bardzo późno w kościele, aby świętować narodziny Pana Jezusa. A potem mamy pierwszy i drugi dzień świąt. Dobre jest, bo trzeba święta tylko jedna, pierwszy i drugi dzień świąt, o godzinie 11, czyli nie ma rano i nie ma wieczorem. Natomiast na wioskach w te dni, tak jak w niedzielę. Msza święta trzecie bez prądu we wtorek 27 grudnia o godzinie
akcję, czy urzędową, czy też bardzo osobiście. Kochani, także chyba jedno te święta, jak mówiłem, żeby nie było między nami, między ludźmi, żadnej skończmy kłótni, dalej inne słówko. Dzieci się nie mówią, ale proszę o to pomagać. Żeby nie było między nami, czyli między tak czyli wami, żadnej kłótni, inne słowo, nieporozumienia, dalej gniewania się, nie rozmawiania ze sobą, bo czas Bożego Narodzenia, jak o tym przysłowiu jest, jest to taki czas, kiedy nawet zwierzęta ludzkim głosem gadają. A co będą ludzie? Niech ludzie zachowują się jak ludzie, bo narodził się Pan Jezus. A Pan Jezus nie po to się narodził, abyśmy się narodzili, ale On chce wejść w nasze życie i to życie przemieniać i nasze budować, porządkować. A więc dzięki Jezusowi, przeżywając święta, budujemy właściwe relacje wielu ze sobą. Niech więc będzie takie świętowanie. Pana Instagramie dam teraz taką piękną pieśń na komunię pierwszą. Jak to tam było? Te słowa pierwsze. Powstańmy, przyjąć Boże błogosławieństwo. Panu zbawuj.